Halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin, zapraszam do kolejnego materiału. Moi drodzy, w tym filmiku już zaczynamy tym filmikiem rozdawanko, kolejna seria tych giveawayów, gdzie tutaj już rozdaję tą emeczkę. Przez najbliższe kilka filmów ten Cyrexik będzie dla was do rozdania. Wszystkie filmy, gdzie będzie ten Cyrex do losowania, do giveawaya, będzie wszystko to, wiecie, zbierane do kupy, wszystko będzie losowane, mielone i potem na końcu koło fortuny. Jak to na Twitchu już robię, już te trzy skiny zdążyłem do tej pory rozdać, będzie jeszcze losowanie chyba na tego Glocka jeszcze nie rozdawałem, ale będzie to pewnie w tym bądź w przyszłym tygodniu, kiedy to nagrywam. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział jakby w giveawayu na tą M-kę? Łapa w górę przede wszystkim, subskrypcja na kanale też, no i przede wszystkim jeszcze bardziej, przede wszystkim komentarz, żebym po prostu wiedział, kogo losuję i moi drodzy. Tyle. Tego kałaszka też już skończyłem rozdawać, w sensie skończyłem. Nie ma już tak jakby nowych filmików, gdzie tego kałacha, czyli ten kałach, kiedy te filmy, wiecie, już zostaną wszystkie wypuszczone, zbiorę je do kupy i sobie tam gdzieś na Twitchu zrobimy losowanko całe. I teraz tak, clue tego filmu. Jest to celownik 3.0.0. Ostatnio tam wrzucałem filmy właśnie z tymi błędami, że zmiana tam ustawień, zmiana rozdzielczości, zmiana sensa, celownika i tak dalej, to wszystko się rozpieprzy, wtedy będzie jakby zanik formy, wkurzenie i szukanie, wiecie, dziury w całym, jakie są zmiany, co tutaj zmienić, czy może znowu z rozdzielczością? Nie. Wróciłem do starych ustawień, czyli 1280x960, 4x3, 360Hz oczywiście. I celownik poleci mi na streamie jeden z widzów. Niejaki krecik, kto zna, ten zna. Tylko że on poleci mi 3, 0 i tutaj był 1. Czyli ten gap jest jeszcze większy. Ten gap jest jeszcze większy, ale ja jako, że lubię bardziej sobie to ustawiać pod siebie, więc troszkę ten gap zmniejszę, bo im bardziej ujemna, im bardziej minusowa wartość odstępu, tym ten gap jest mniejszy. No największy możecie mieć na piątce, nie? Ja ustawiłem sobie to na 0, co prawda. Czy mam 0 czy jakoś tam do minus 0,9 to jest taki sam, ale no nie wiem, jakoś tak po prostu lubię. Taki pedantyzm mój, że lubię mieć wszystko jakby do całości. Co jest fajnego takiego w tym celowniku? To to, że o dziwo bardzo fajnie na nim chodzi i do momentu póki jest forma i z ostatnich 20 meczów na Faceicie z 12-13 AVG, gdzie ta AVG spadła w ogóle po tych właśnie zmianach rozdzielczości i 0,7-0,8 KD jest już KD prawie 1,1 i 16 AVG, czyli no powiedzmy te 4-3 AVG przez 2 dni poszło do góry. No z pewnością siebie to już wiecie, jest kwestia osobna, ale z tym celownikiem mam pewność, że jak piknę, to wiem, że no mam powyżej 50 grubo procent szansy na to, że ten duel wygram. Ale kwestia już tego, wiecie, crosshair placementu i tak dalej i najechania idealnie celowniki na głowę to już jest druga kwestia. Kolejna rzecz. Czemu akurat taki gap, a nie inny? Obczajcie stronkę csgoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z CS-a, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu FOREVER, aby odebrać 2 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. CSGO Skins, link macie w opisie. Polecam i pozdro. Dobra, mam tutaj jakby kilka propozycji celowników. Chodzi o sam styl, nie chodzi o kolor i tak dalej, tylko właśnie grubość, wielkość, gap i tak dalej, ewentualnie bez gapa. Są też właśnie takie celowniki, gdzie tutaj po prostu macie, wiecie, no powiedzmy, że jakby czarną kropkę, coś tego typu, że tutaj nie ma jakby tego gapa, nie? O, jest powiedzmy taki przezroczysty ten celownik. I teraz tak. Głowy są takie, że jak celujecie nawet cały teren tej głowy, cały obszar tej głowy, to czasami zdarza się tak, że i tak lecą pociski gdzieś tu i tak dalej, nie? I kiedy ma się celowniki właśnie tego typu, nawet takie, wiecie, no mniejsze zdecydowanie niż ten, który mam tutaj,
To jest, moi drodzy, celownik jakby główny. Celownik główny i tym się zajmujemy. Jak macie celowniki mniejsze niż to, z gapem minus 1, minus 2, minus 3, size 1, 1,5, takie malutkie celowniczki, to wtedy ten celownik jest, powiedzmy, takich rozmiarów na głowie. Weźmy to, narysujmy jakoś tam w miarę prosto, nie? Jest celownik na takiej odległości. I wtedy fiksujemy się strasznie na tym, żeby celownik mieć na środku głowy. No bo jeśli będzie na środku głowy, no to będzie ten headshot, a okazuje się, że nie. Znaczy, no wiecie, to już jest tam ten subtik, mechanika tego strzelania i tak dalej. No wiecie, że jak się strzela w głowę, no to czasami tej w ogóle głowy nie ma. I zastanawiamy się, dlaczego. No przecież celownik był na głowie, czasami są te klipy właśnie u Pongowskiego, że ogląda tam 0,25 prędkości. No był celownik na głowie, ale tej głowy nie ma. I ten celownik zupełnie niweluje jakby ten efekt, ale tutaj u nas w mózgu. To znaczy, mając takiego gapa wystarczy, znaczy, no, mając takiego gapa, mając taką odległość celownika, odległość pomiędzy właśnie tymi czterema osiami celownika, w sumie dwie osie, tak, przerwane dwie osie i x, y. Kiedy mamy ten celownik właśnie na głowie, to czy mamy tutaj, ta głowa, no przeważnie jest jakby w środku tego odstępu. I to jest taki efekt, że większość tych headów siada. No Krecik się śmieje, który dał mi ten celownik, że on mimo, że czasami celuje obok głowy, jest ten headshot. Czy ma celownik tak, że celownik jest, no powiedzmy, tu, nie? Czy tu. Czy nawet, kurde, no wiecie, o co chodzi, no będę to kiepsko rysował. Czy macie tu. I tak jest ten headshot. Przy takich małych celownikach zawsze chcemy, żeby po prostu ten celownik był na głowie przeciwnika, a nie obok i tak dalej, bo przy takich malutkich, no nie wiem. Ja już nie jestem, w CSGO byłem mega zwolennikiem małych celowników. Tego typu i tak dalej. Natomiast w CS2 jakoś nie jestem w stanie grać cały czas tak samo na małym celowniku. Jeśli pudłuje, a celownik jest na głowie, tego heada nie ma i ginę, no to zastanawiam się, mówię, kurde, co się stało? Czy to wina celownika, czy to po prostu ja jestem słaby i tak dalej? Może to być też taka odpowiedź, że jestem słaby, jak najbardziej. Ale na tym, jak zagrałem na tym celowniku, grałem nim 2 dni. 15 plus fragów i 20 plus. To były takie, no średnio powiedzmy 18 fragów na mecz robiłem. I byłem zdziwiony, że każdy mecz, no oprócz jednego, gdzie dostaliśmy, wiecie, tam 13-1 w dupę, ale to wszyscy mieliśmy tam po 7-8 fragów, nie mogliśmy nic zrobić. Oprócz tego meczu, każdy mecz był identyczny, jeśli chodzi o fragi, jeśli chodzi o występ, o performance i tak dalej. I uważam, że takie celowniki możliwe, że dla takich starych dziadów jak ja, może część z widzów też ma, jest powyżej 30. Sprawdźcie sobie ten celownik. Gwarantuję, że będą siadały heady, mimo że nie będziecie celowali nawet centralnie w głowę, bo uwierzcie mi, w CS2 nie musicie celować idealnie w głowę, żeby siadały headshoty. Zresztą pokażę wam meczek, w którym no idealnie to będzie widać. As. Ja rotuję. Arpaka nie ma, na razie. Cofaj, dobra, wspierdali, dobra. Maddy, weź defa z tego z maina. Idźcie do B. No. 3B, 3B. Jeszcze rampa stawia. Jeden mid, nice. Blisko lampu. Odbijajmy rampa. X-Pol, czekaj na Maddy'ego. Maddy w donacie. Jest rampa, drugi? Jeden rampa, tak. Dawaj cię, Kevin. Oli tego na rampie, idź do Maddy, do X-Pola. Cave? Cave, czysto. Nie ma. Defuję na raz. Wnęka, ninja. I rampa. Defa tam masz za tobą. Dev. Dobra. X-Pol, ty strzelasz za mnie w tym meczu. Mogę ich przepuścić chyba. Dobra. Ty jesteś na zjeździe. Ty jesteś jak ja. Mi pierwszy mecz dobrze wyszedł, a kolejny to już dupa. Im bardziej się madujesz, no to już kurwa masz syndrom starego chuja. Sieć na dupie i graj. Mówię ci z doświadczenia. Już stare prącie, kurwa, już nie ten wiek. Kurwa.
leży. Nice. Ja zakręt idę. Rampa jeden. Jeden rampa. I zakręt? Mid, nie wiem. O ty reload? Jest, za boksem mid. Loa ma, loa ma. Mid rampa. Spokojnie. I rampa, orbity. Great defense. Rampa cofnę. A macie go zamkniętego. Do smoku wejka wejdę do respa tero. Złapkaj po coś. Złapkaj po pomarańczowo. Gówno słyszę, dzięki. Nice. Nic sprawdzi. Ale że? To ono dalej nic nie ma. Idę tempę. Jeszcze jednego będziesz miał podane na pewno. Powinien być, no. Idę tempę sobie. Bucha, jest. Bucha. Tak. Weszli? Może być tak. Gruba. Perze? Paka na za grubą. Gruba. Nice. Nam idzie za ten. Czemu ja jestem takim supportem? Już mam 6 asów w 7 rundach. Co jest? Macie full util, 2 defy, palaki. Mogę palić longa. Dobra, spalam, ja jeszcze tego smoka łapię. Macie jeszcze palaka na rampę. Wyszuję rampę. Safe. Nie dam rady. Może być. Jest kaj. Też okno. Nice. Też heaven. Idę do. Punkt B. Ten jeden może być obity trochę. Chodzi? On może do shorta. Chodzi. Paka B. Bezowo. Ładuję. Rampa. On może być obity. Bez. Nice. AWP short. Forek, ładnie z tej jawki. O coś chodzi. Ale daje ten zielony na bidzie, co? Ale on, no nie wiem, czemu Rusek to mi musi tak na punkcie? Na razie 0 na 3 rundy. No, bo oni nie chodzą main, oni są obsrani. Zero. A main. Idę poda. Idę. Ale wyszli. Gruba, przebił. Widzisz, był frag. To jest zawsze gwarantowany frag, tylko szkoda, że jeden był na blisko. Chyba ten, co się spalił. Może być tempo. Oni mają smoka, Oni mają smoka. Macie smoka, to i to też, tak, macie. My już nam znika. CTS szedł. Idę temple. Bez nie ma. Smokuje pakę. Gruba. I main nas. Broj, Madi. Super. Ale to już las jest. No, ten sprawy nie jest w stanie zareagować, ale bo ogólnie byłem w dupie, bo jeden był na daleko, wiedziałem, że piknie i dwóch było na blisko i ten na blisko nie złapał. Możliwe, że nie powinienem wtedy wyjmować palaka, a też był taki instant, impuls. Idę poda. Gdybym może 5-7 wyjął od razu, to możliwe, że ukończyłbym jeszcze jednego, nie? Co? Ale on dostali przez te palaki. Aha, 17 w jednym. Nie, 33 w 2. Okej, okay, niebieski rampę. O kurwa, laga miałem. Weźcie PS jeszcze raz co robimy. Ale ja zielony idę poda. Trzymamy skróty. 1 na 4, 25%. Paką rampę. Zajmujemy pokoje cave, czekamy na skróty, nie? Dobra, dalej nie. No spokojnie. Spędzenie brody nie pomaga. Poszło rzutka będę, bo ja patrzę tu wyjść. Ale nie ma żółty patrzę, jak nam idzie. Oni chyba, że cave'a może prawo, wyjść. Lewo berety. Oni stoją prawo, lewo cave z beretami. Imo. Chyba szukam szczęścia, nam idzie. Ja też sprawdzam tego cave'a tak solo. Ja, a podchodzę. Podejdź do mnie. Skakał red skakał. Rampę wychodzić. Fejkujemy B. Rampa dojechał. No. Rampę ma pakę. Rampa steel. Co to? A czysty jest w ogóle. Ale red był. Mogli skrócić mi do tara. Ciocio? A stepnął? Rampa. Red.
Site. CT jest. CT i Red Room. Red leży. Jeszcze CT, ale czyste. Site. On CT był. To ten. Dwóch CT. Jeszcze. Paka na ciebie. Dwóch? Jeden. Jeden został. Zawołuj mi na skopy. Zajrzę się na shifcie. Nice. Go pierdnął. Ty A-side w ogóle był czysty, nie grali deep CT. I tyle. No wie no. Czemu niebieski? Idę z tobą, Miko. Chodź, tu jesteś niebieski bez. Mike, czekaj, rozbijam. Leży. Możecie grać, dwóch jest B, cave i rampa, no idźcie A. To weź do. Ja CT zapię, co? I mo side. Do nas. Cave heal. Heaven do. Leży. B, B czyste, B czyste. Idź do, do. Dobra, do B. Graj pod siebie, jestem na CT. Kontuję na ciebie. Dobra. Nice, forek, ładnie. Ale panowie, ale nie możecie tak się baitować. Nie możecie tak się baitować. Jeden idzie solo, drugi patrzy mida, drugi trzeci patrzy plecy. No chłopaki. W ogóle tego mida nie wyszliście. My z Madim kurwa całą robotę tam zrobiliśmy. A całą robotę? Ja cię pomogłem, zabijałem w plecy. Forek ładnie tam pozabijał. Znaczy, tak, ale tam z ale... pierwszym respem jak był i chujo zrobił. No ja, no ja rozbiłem, rozbiłem smoka, no dobra. To idź ktoś od zakrętu. Pusty nie ma. CT, to leży. Jeszcze CT. Leży. CT. No ty na donat mu. No. A patrzę tak. Temple. Odpuszczam maina. No idźcie według, ja patrzę temple tylko. Sam jestem donat. Idę do ciebie. On mnie zabijał kiedyś w cave'ie. Jak z mainami wyjdzie, to jest piziocha. On raczej safe, bo oni nie mają pieniędzy, nie? Chociaż mogą mieć w sumie. Ja trzymam CT. A kieruję się do main, jeszcze idę na pełnej. CT nie widziałem. Forek kurwa, zajebiście tam ładnie forek. Wiesz co, my mamy taki chaos, nie chce mi się tego słuchać trochę za bardzo. Trzeba już po prostu zacząć grać. Za dużo gadamy, a gówno robimy szczerze. Na spokojnie, na spokojnie. Poczekajcie. Cofnę się do was i zagramy exec B. Poczekajcie, cofnę i zagramy exec B. Mam no, zero. Sprawdzę mi to jeszcze. CT flashował B. Może mid jeden podchodzi. Był smoka. Mhm. Nie ma nawet jak spalić ninja. Nie wiem, dosłownie, nie wiem, żeby coś próbować. O, pakaj. On pikuje, podchodzi agresywnie. Pikuje rampę. Podchodzicie. Jadę na się. Wiecie, już musicie wychodzić. Jeden A był. Jadę rampę. Uwaga. Dobrze się. Daję long smoke. Czy są? O nie, kurwa. Wiesz co, plątek w smoku, X-pole. Palę longa, palę longa. Chodź na rampę. Cave. Ja zostanę chyba tu. Będziesz baitował w rajcie na mnie. Dobra. Cave leży. Nice. To ten? Ta. Tak, scape. To był ten, ta. Ja kampię do końca. Rozwiąz smoka. Nice. Dobrze, forek. Kryzys złapał, kurwa. Klasa. Kurwa, nie kryzys, tylko zero reakcji było. Madis chyba z 3 razy mówił, żebyśmy cofnęli pod B, tam pchałem ten mid. Ja zabiłem stara krew wykierowała, no. No ja. Tylko było info, że było dwóch redrum, to chciałem sobie oczyścić do redrum, żeby to zajebał. No tak, no ale ty też chciałeś, tam midzie, chciał też na, i też kurwa, na nagle midzie, trzech tam było. Chłopaki, na tym midzie jak zajmujemy tę kontrolę. Dobra, starczy mi chyba. Za bardzo też chcecie grać pod te kille. Niepotrzebnie tam też podchodzicie pod tego redruma. Zobaczcie, ja pod kille nie grałem, a ponad 20 było. Ja też ponad 20. A ja ty grałem. To nie grałeś w ogóle.
Ja grałem aside na CT, więc wypraszam sobie. No ty tak, ale Madi. Madi to. Chodzi, to co? Madi to Madi. Madi 18, no ale mówi, że 20 już plus. Zakrągnie w górę, matematyk. No jak? Niemożliwe, że powinien. Bo mi zabrałeś to tam. 18 i 10 asyst. Zabrałeś mi tam parę. Giernięte. No 10 asyst, to prawie jak 40 gili, nie?